Witajcie, z tej strony znowu Gwiezdny Klucz i dzisiaj wyjątkowo witamy się w ekwipunku. Głównie dlatego, że po prostu standardowo łaziłem sobie trochę, zbieram pieniędzy i rozumiecie inne takie rzeczy, żeby się lepiej przygotować już na zakończenie, bo pewna osoba mi potwierdziła, że tak, to już koniec. I natrafiłem na pewnego nowego minibossa. Więc dzisiaj tak na krótko, bo mam mało czasu, po prostu ze względu na to. Wyciszę się zaraz, bo po prostu wolę się skupić. Będziemy walczyć z pewnym właśnie tym minibossem, którego odnalazłem. Jest to jakiś byk. Jeśli okaże się, że szybko się uporam, to spróbuję jeszcze pokonać tego całego... tego wojownika, co tam się na nim ostatnio męczyłem. Ale to tyle. Mam mało czasu, więc nie będę więcej nic robił. To ja spokojnie wyciszam mikrofona i zapraszam do... W sumie nie wiem, jak to przedstawić, bo odcinkiem pełnym tego nie nazwę, ale dobra, już się wyciszam. Nie zajmuję się tym, co muszę zrobić. A więc się jakoś udało. Powiem wprost, spodziewałem się, że zginę tutaj kilka razy. Tak więc, jak mówiłem, lecę teraz na tego wojownika. Dalej wyciszam, bo... no zaraz może ktoś tu wleźć. I lecimy po prostu, póki jeszcze mam tą chwilę.
Łocie, panie. Lapis. Powiem wam szczerze, nie spodziewałem się tego, ale jest dobrze. Mamy lapis i na jednym konfetti. Brawo, ja po prostu. Spodziewałem się trochę większych nagród, ale no, udało się. Dobra. Tak więc jeszcze mam chwilę, więc mogę spróbować. No, powiem. Znaleźć wejście do miejsca, w którym można karmić karpie. Wiem, że tu gdzieś musi ono być, ale no niestety nie powiem wam gdzie, bo prawda jest taka, że sam nie wiem. Ale sporo faktów sugeruje, jakoby tutaj gdzieś to było. Takiego wroga raczej by nie umieścili w miejscu, do którego gracz nawet nie może wejść. Dobra. Nie wiem, może gdzieś to znajdę. A więc tak jeszcze, póki mam chwilę, tak jak mówiłem, to mogę spróbować. Może gdzieś z tamtej strony? Nie wiem. Mówiąc szczerze. Ale no, jakby nie było, muszę. Muszę po prostu znaleźć miejsce, bo ja chcę nakarmić tego karpia. Ciekawe, wiele osób mówiło, że natrafię na to podczas normalnego zwiedzania lokacji, a tutaj proszę. Jest jak jest i nie znalazłem miejsca do karmienia. No dobra, ile mamy? 11, no tak do 20 pociągnę chociaż. Żeby nawet jeśli krótkie, to nie było zbyt krótkie. Dobra. Swoją drogą mam nadzieję, że dobrze mi słychać, bo testuję trochę nowy układ wszystkiego. Tak po części spowodowany też tym, że no, powiedzmy sobie szczerze, słuchawki mi się gdzieś zapociały. Nie wiem, jak ja bym to zrobił i po prostu, no, mikrofon jest ustawiony tak, żeby nie przechwytywać dźwięku z monitora, bo jednak i tak słyszę, że część niestety przechwytuje. Więc no nie będzie to najlepiej zrobione, ale no może gdzieś jednak tutaj, skąd przylazłem. Nie, powiem szczerze, nie wiem. Ale może właśnie gdzieś tutaj, tylko się nie zauważyłem. W sumie nawet miałoby trochę sens, patrząc na to, że tutaj ten karp pływa. Chociaż to trochę tak nie ma sensu, więc nie wiem, może sam poszukam tego miejsca do karmienia karpi i potem wam je pokażę. Ale jakby nie było, no to miejsce aż nasze jest nadto idealne na to. Wydaje się tak, że nic nie ma, ale w rzeczywistości tutaj może właśnie gdzieś być ukryte pole do karmienia karpia. Tam na dole na pewno, nie, bo w sumie nic nie ma. Chociaż tak sensownie patrząc na to wszystko, to tutaj nigdzie nie ma miejsca odpowiedniego. Więc jedyne, co mi zostało, to jednak chyba próbować się dostać tam. Tylko że niestety nie widzę tutaj żadnego, nawet żadnej podpowiedzi jak. No nieco. I moje ciężko wyfarmione pieniądze przepadają. Chociaż nie jest raczej wielki problem, bo zawsze mogę je dofarmić z powrotem. No ale niestety. Chyba, że lubię pomóc losu. Dobra, dzisiaj gra mnie lubi. Stałem pomoc losu, więc 1800? Serio? Myślałem, że mam tego więcej. No tak czy jak, moja gotówka nie przepadła. Odbywa mi coś tylko dlatego, że
Konami Universal z wielkim przeciwnicą mnie dopadło. Będę musiał przed następnym odcinkiem takim dłuższym, czy w sumie jakimkolwiek poszukać. Bo to porządny tych sprawek. Przejście gdzieś musi być, tak więc tak. A to na pewno mi pomysł, bo tak nie wiem, jedno szczegół. No wiecie co? Może, żeby nie było problemu, trochę przyciszę to. Żeby na pewno mi mikrofon nie wychwytywał. Chociaż. Mówię to już w sumie na ostatnie 5 minut. Dobra. W jakimś celu to wszystko musi być. Jakimś tak. Ale nie w tym, po który tutaj przylazłem. Chociaż może jeszcze coś wymyślę. Bo już wyglądało tak dosyć obiecująco, nie będę ukrywał. Ale oczywiście musiałem wszystko zepsuć. Dobra. Więc idziemy jeszcze raz. Może jeszcze się uda nawet coś znaleźć. Ja już w sumie nie wiem. Chociaż? Dobra, jest tutaj to miejsce. Więc chociaż wróciłem na standardowe miejsce, w którym zawsze. Dobra. Czy to mi daje jakieś pole do manewru większe? Nie sądzę, ale zawsze mogę przynajmniej się pozbyć ich w jakimś celu. No nie wierzę. Zdążyłem uskoczyć. To już było naprawdę wredne. Dobra. Niestety ten z piłeczką już też się włączył do bitwy. I zaraz jeszcze... więcej tych się włączy. Dobra, ale chyba mam już to, czego szukałem. Albo nie? W sumie nie wiem. Zresztą mniejsza o to, czy mam, czy nie mam. Większy problem to to, że atakuje mnie ich tutaj zdecydowanie za dużo. Dobra, bo najmądrzejsze rozwiązanie będzie się wycofać na bezpieczniejsze ziemię. Nie jestem za dobry w graniu w sekiem. Ale jeśli nie jestem dobry, to chociaż postaram się to ukończyć jak najszybciej. Pokazując wam przynajmniej jedno z tych zakończeń wszystkich, które mi teraz czekają. Chociaż tak naprawdę to wszystko zależy od tego, jak one wyglądają, bo... nie będę ukrywał... jeśli... powiedzmy... zakończenie się wybiera jeszcze przed walką z ostatecznym... bossem, to... jest to mało prawdopodobne, żebym poszedł na więcej niż jedno.
potem zjeździłem się to przed. No, jeśli przed załogą, to nie pójdę na więcej niż jedno. Jakieś mi się po walce decyduje, którym zakończeniem chce się zrobić, to pewnie muszę pokazać wszystkie, bo w sumie dopóki nie będę gotowy na wszystkie, tak czy siak, to no nie pójdę na zakończenie, bo mówię, chcę się przygotować porządnie. Zresztą chyba nam to widać po tym, że teraz tu siedzę i pokazuję tego odcinka. Dobra. To gdzie to ja ostatnio byłem? Aha, tutaj nie, tylko gdzie indziej. To po co tutaj przylazłem? Nie wiem, tam nie mogło być, bo gdybym tam był, to już bym był. No. Gdybym tam dotarł, to bym miał to, co chciałem. A tam nie dotarłem. Dobra. Chociaż to drzewo. Nie, no, no coś jest tak ustanowione, że nie pomoże. Ej. A, czyli tutaj też nie było. To ja może lepiej zakończę tego odcinka. A w sumie tak już limit czasowy się zbliża. To ja się cofam do ostatnio użytego posążka. No i trzymajcie się. Do następnego. Hej.